witajcie moi drodzy z tej strony. No, witam was w kolejnym randomie na moim kanale. Dawno randoma nie było. Postanowiłam właśnie troszeczkę tutaj z randomami sobie pocisnąć. I dzisiaj na random bierzemy grę, której jeszcze nie widzieliście na moim kanale. Jest to Oscura Lost Light. Słuchajcie, gra jest bardzo podobna do Limbo i do Toby the Secret Mind, które jakiś czas temu było na live'ie. Ja ją mam od ich czasu, miałam ją zainstalowaną, miałam w nią pograć. I tak w sumie dzisiaj zerkałam co na random, bo myślałam o grze, która będzie najprawdopodobniej w nadchodzącym randomie. Ale tak zrzuciła mi się w oczy ta gierka, mówię, a dlaczego by wam nie pokazać czegoś nowego? A, sorry, odpalił mi się chapter drugi, bo zdążyłam przejść do... Chapter pierwszy, lecimy chapter pierwszy. Pograłam tylko chwilkę. Oczywiście jak ktoś chce, można się w fabułkę tutaj wczytać. Oczywiście zawsze ktoś wkłada ręce tam, gdzie nie potrzeba. No i teraz mamy przerąbane. Tak to już bywa. Już widzicie, dlaczego gra kojarzyła mi się z Limbo. Standard, gdzie wszystko co z przodu mamy czarno-białe, a tło jest troszeczkę inne. No sorry, w Limbo ogólnie mieliśmy wszystko czarno-białe. Powiem wam szczerze, spróbowałam grać na klawiaturze i gra na klawiaturze jest o tyle zrąbana. Na tego pana trzeba uważać, możemy zrobić double jumpa. Gra na klawiaturze jest o tyle zrąbana, że nie skaczemy spacją, tylko skaczemy... Skaczemy naciskając W. Odstosunkuj się proszę ode mnie. To są checkpointy, które jak na razie z tego co zauważam były dość często. Pierwszy... Sorry, ale coś miałem z gardłem. Pierwszy chapter przeszłam. Tak na zasadzie, żeby sprawdzić, czy gra warta w ogóle robienia z niej czegokolwiek. Oczywiście w momencie, kiedy przechodziłam to po raz pierwszy, nawet wtedy tak nie umierałam jak teraz. A no i standard postać nie potrafi pływać, nie? Czekaj tam. Dziękuję. Ten pas nas może nadziać na tą swoją dzidę. Ja to czasem muszę pomyśleć, zanim coś powiem. Albo poczekać, zanim wyskoczę. Pierwszy kryształ. Teraz rączka nam się świeci na zielono i możemy sobie, że tak powiem, postawić takie coś. Znaczy w miejscach, gdzie są takie zielone wysepki, tam sobie naciskając X na klawiaturze, to właśnie robi spacja. Aj. Taką wysepkę postawić. Kina versus zręcznościówki. Powiem wam szczerze, że gra mnie ogólnie zaintrygowała, ale zobaczę jak będzie później, bo mówię, to dopiero pierwszy chapter. Nie chcę mówić, że coś z tej gry pojawi się częściej, jeżeli... T
ten pasek na górze nam pokazuje, za ile się tam... jakiś... YouTuberem jest ciężkie pod tym względem, że... zapomniałam, że trzeba wyskoczyć, przepraszam. Dobra, bo przecież te kładki się zapadają. Ale tak, skończyliśmy chapter pierwszy i teraz dochodzimy do czegoś, czego ja już nie przechodziłam. A, ja się od ścian nie... A, to się przesuwa. Idź stąd. Jestem ciekawa, czy ja nad nim na przykład mogę przeskoczyć. Mogę. Ha! Aha, ten sobie rzuca czymś tam. Tam widzę drugi, taki kamień tylko. Aha, ja się do niego muszę dostać. Nie chcę! O! Łóż ty w... Aj, nie z... Nie bardzo wiem, co mnie czeka na dole i tak... Aha. W ten desen... Znaczy nie spodziewałam się tego. Nie. Rozumiem, że teraz tu muszę wskoczyć w ten sposób, dobra. Nie, ogólnie wiecie, najgorsze właśnie w, że tak powiem, w YouTube'owaniu jest to, że... Człowiek sobie w coś gra tak poza nagraniem i wszystko idzie super. A później przychodzi w coś grać na nagraniu i człowiek się też skupia na gadaniu i już mu w grze tak dobrze nie idzie. Patrz. Że mam nadzieję, że to do tej wysepki nie dolatuje. Też miałam złą nadzieję. Ło! Dole! Do! Ale mi skoczyło, to mi nie wyskoczyć drugi raz.
wiem, co tu muszę zrobić. Natomiast wykonanie tego nie jest takie super proste. Ale dam radę. Aha. Mój błąd tak bardzo. Że tak się zastanawiałam w locie, czy nie zmienić tego kursu, że tak powiem. Okej, więc tutaj muszę zrobić... Aha. Okej. Okej. Teraz zdobywamy moc, dzięki której będziemy rozwalać rzeczy na naszej drodze. Też nie chcę? A, tego pana nie możemy rozwalić. Ale przynajmniej już widzicie, jak on działa. Aha, więc tak samo tym sobie mogę przełączać rzeczy. No spoko. Przyjazne. Przejść. Alo, przepraszam. Aha, na przykład na latającym oku kina. No to w górę. A, ja nawet tutaj wręcz muszę iść. A teraz muszę iść na dół. Zostawię to bez komentarza. Szkoda, że to się nie może zapisać po tym, jak już mam wejchniętą wajchę. Bałam, że mnie gdzieś tam wyhaczy. Ajajajajaj. Tak coś przypuszczałam, że tam może być jakiś haczyk. Po raz kolejny, sorry, że czasami nic nie mówię, ale... A, bo tak, tam jest pasek energii, który mi się może wyczerpać. Myślałam, że teraz muszę zejść. No nie, tak ja tego nie zrobię. Tego ustrojstwa tam nie zepchnę.
pytanie, czy mogę przeskoczyć? Nie mogę przeskoczyć przez tą porę. Można to i tak zrobić. W sumie czasami nieważne jak coś zrobisz, ważne żeby działało. Okej. Fioletowa wajcha nam pewnie otworzyła tutaj fioletowe drzwi. Aha. Ale mamy chapter drugi! 26 śmierci. Myślę, że spróbujemy przejść jeszcze jeden. Jeżeli ten kryształ będzie odwracał, to jestem w dupie. Pamiętacie, było chyba kiedyś, nawet w randomie, gierka, w której się... Znaczy nie w której się chuja, tylko w której się obracało grawitację i ja tak strasznie w nią dupiłam. Ajajajajaj. Jakby to rozegrać? Jakby to... Aha, bo ja teoretycznie przyczepiona do sufitu dalej mogę podskoczyć. Muszę pamiętać o tym, żeby ten pasek sobie uzupełniać. Dobra, czas mniejsze parcie na kulki, większe parcie na przeżycie. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Tak to jest, jak się zapomina, że się ma taką funkcję jak przyczepianie się do sufitu. O ty luju, co za szatan tą grę wymyślił. Pomijam fakt, że się gra tu szatanem jakimś. Znaczy czymś, co wygląda jak szatan. Właśnie się tak zastanawiam, czy to czasem kurwa nie jest bomba. Bo tak coś dziwnie tyko. A więcej bomb. Nie no, ogólnie to nam wróży sukces! Dobra, czekajcie, jak one łażą? Ten łazi... Aha. No rogami mnie sprzątną! No luj, jak to przejść? Czego tak jestem w stanie wyrobić? Chodź! Chodź! Nie, tutaj. No chodź! No wid! No chodź do mnie! Koziołku! Chodź! Aaaa! Chodź! No chodź!
goń się, frajerze. Okej, to jest całkiem... Całkiem niezłe, to było całkiem... creepy. Aha. No dobra. Jeszcze trochę wcześniej. O! Zmieniaj... Aha, bo tu się w ten sposób, dobra. Ja tutaj nie mogę zmienić mocy, bo przecież nie znalazłem kryształów na tym poziomie. Halo! Wiedziałam, że tutaj. Sprawdzam te wszystkie ścianki, zakamarki. Powiem szczerze, że to jest chyba takie... takie skrzywienie psychiczne. Od czasu grania w Locoroco. Dobra, zdobyliśmy osiągnięcie Champion. Myślę, że my sobie na tym zakończymy. Zakończymy naszą rozgrywkę. Nie wiem, może kiedyś do niej wrócimy. Możecie mi napisać, czy byście tego chcieli. A na razie nie mam żadnego przecież tego. Dobra. To cóż, mam nadzieję, że randomik się podobał i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę niewidziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!